Jednym z większych zadań to będzie budowa sieci kolektora sanitarnego od Wrzącej do Białej, także podłączamy Wrzącą do oczyszczalni ścieków funkcjonującą na terenie Trzcianki, jak i też w późniejszym etapie będziemy mogli wybudować sieć kanalizacyjną i podłączyć wieś Stobno. Kolejnym większym zadaniem będzie rozpoczęcie przebudowy kanalizacji sanitarnej w części nitki wodociągowej ulicy Chopina i Grodgera. To zadanie będzie wykonane na przełomie roku obecnego i kolejnego. Miasto kończy również budowę odcinków sieci wodociągów w obrębie ulic Poniatowskiego i Wieleńskiej. Gmina Trzcianka jest również na ostatnim etapie budowy sieci wodociągów we wsi Biała. Ostatecznie będą one prowadziły od zabudowy mieszkaniowej do boiska sportowego, tak aby można było stworzyć warunki sanitarne dla piłkarzy z Białej. To wszystko dzięki oszczędnościom z roku 2014 i opłatom zbieranym od mieszkańców.